święta, świętami i po świętach, jak to się mówi. I kiedy wszyscy myśleliśmy, że widok Matiego w bezpiecznym otoczeniu jego 600 kus składających nam życzenia świąteczne będzie ostatnim, to zapamiętam w związku z nim w tym roku, to okazuje się, że nic bardziej mylnego. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, warto wspomnieć, że odcinek świąteczny, choć mdły, zwyczajny i przewidywalny, poza oczywiście postacią naczelnego rolnika z nurtu rolników filozofów, Stanisława, który jak się okazało po 8 latach, albo może i 9, nadal utrzymuje najwyższą formę uczuciową w postaci uczucia przyjaźni ze swoją wybranką Grażynką. Ludzie tyle razem nie wytrzymują, a jednak przyjaźń okazała się być najwyższą formą uczuciową w stosunku do tej dwójki. Produkcja powinna drugi raz poszukać mu żony, należy się, skoro za pierwszym razem zawiodła. Aczkolwiek znając życie, jeśli Stanisław w towarzystwie innych rolników z odzysku pojawiłby się w odcinku zerowym w święta wielkanocne, to kto wie, czy dostałby w ogóle jakieś listy od potencjalnych kandydatek na żonę. Bo jeśli chodzi o innych gagatków z tej kategorii, typu na przykład Dave BMW, to tutaj jest dużo łatwiej, bo być może ta idealna kandydatka akurat w tym roku skończy te 18 wiosen i weselin w klubie i w Czekanowie jest jeszcze do zrobienia. Pani Czstasiulek będzie świadkiem, a do ołtarza będą iść w rytmie techno. Cały odcinek można by z tego nakręcić. U Stanisława natomiast sytuacja jest lekko utrudniona, bo musiałaby się trafić jakaś wielbicielka filozofii, a to jednak domena mężczyzn w tym programie. Aczkolwiek nie to wzbudziło te kontrowersje w odcinku świątecznym, okazuje się, że część z was, i to część bardzo spora, zauważa, że nie wszystkie z naszych nowych 5 par mają szansę na przetrwanie. Mimo górnolotnych zapewnień w odcinku świątecznym i słodkich do pożygu wyznań, śmiało mogę stwierdzić po przeczytaniu komentarzy, co jak wiecie zawsze robię, bo to może guilty pleasure, że wspólnie stwierdzacie, że związek Świętokrzyskiego i Kasi Liftyler jest mocno jednostronny i właściwie z każdym słowem wypowiadanym przez Tomka podważa on jakiekolwiek uczucie do Kasi. Natomiast widać, że dziewczyna jest faktycznie mocno w ten związek zaangażowana i wielu z was martwi się, żeby Kasia dała radę przejrzeć na oczy i zrozumieć, że należy jej się kawaler, który będzie w nią równie wpatrzony jak ona w niego. Zwłaszcza, że jest na co patrzeć, bo to w końcu mis wszystkich edycji rolnika. Natomiast Świętokrzyski, nie da się ukryć, że przez cały swój występ w odcinku świątecznym sprawią wrażenie, że wybrał Kasię, bo rodzina jest zadowolona, cała Polska jest zadowolona i ogólnie to dobry wybór, sam jednak tego zupełnie nie czuje. Stąd zwroty, że Kasia jest szczęśliwa i fajnie na to patrzeć. I wszelkie odwlekanie planów na przyszłość i deklaracji, bo po co, skoro mieszkają blisko i ona może być u niego codziennie, żeby cała rodzina była zadowolona. Po co jeszcze jakieś pierścionki, czy wspólne mieszkanie? Nie da się ukryć, że po tym odcinku większość z was nie wróży tej dwójce wspólnej przyszłości. Ale ciekawostką jest, że wielu z was uważa, że również relacja Klaudii i Walusia jest jakaś dziwna i uważacie, że to wcale nie skończy się w cerkwi, na ślubnym kobiercu i tak dalej. I że ten związek również według nas nie przetrwa. Chociaż tutaj nie podajcie już jakichś konkretnych przykładów, poza faktem, że Waluś pewnie bałby się oświadczyć Klaudii w telewizji, bo ona swoim staropolskim obyczajem by go wyśmiała, jako, że dziewczyna niemalże na wszystko parska śmiechem. Niektórzy zwracają też uwagę, że Klaudia miała być u Walusia na normalne święta, a on u niej na te prawosławne. Aczkolwiek wśród licznych zdjęć z Wigilii, które dodał Waluś, próżno szukać Klaudii, wygląda więc na to, że para jednak spędzała święta oddzielnie. A przecież nawet para, której nikt nie traktuje jako pewną parę, czyli Kąciu i Zuzka, spędzali święta razem i są z tego zdjęcia, więc trudno ten fakt podważyć. Szczerze wyznam, że nie wiem, co u tej pary może pójść nie tak. W sensie, może być tego całkiem sporo, bo mogą się nie dogadać. W końcu wspólne mieszkanie to jest duży sprawdzian. Waluś może nie znaleźć tam pracy i tak dalej. Aczkolwiek większość z was nie podaje konkretów, mówiąc,
że macie przeczucie, że nie ma między nimi tego czegoś, co stoi w zupełnej opozycji do dwóch pozostałych par, czyli Ady i Micha, którzy jak wiadomo są już zaręczeni i planują ślub nadal spijając sobie z dzióbków. I według was widać, że są do szaleństwa w sobie zakochani i że będą razem, że może to już nudne i tak słodkie, że aż mdłe, ale widać tę miłość. Co ciekawe, podobna sytuacja jest według was u Rosolnika i Justyny, u których sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, zwłaszcza, że nie ma konkretnych planów co do przeprowadzki Justyny na gospodarstwo. Aczkolwiek jak wiadomo, ona nie jest sama i tutaj w grę wchodzi jeszcze syn. Ponadto Justyna wyraźnie zaznaczyła, że po przeprowadzce chce iść do pracy, także nie zamierza być zależną od Rosolnika. Aczkolwiek według widzów uczucia obojga są szczere i silne, a fakt, że Rosolnik i syn Justyny zdają się wzajemnie się uwielbiać, też działa na dużą korzyść dla tego związku i być może zaręczyny w odcinku świątecznym przyspieszą całą tę przeprowadzkę. No ogólnie według was Justyna i Rosolnik będą razem? Podobnie jak Ada i Michu, za to pozostałe pary raczej długofalowo się rozstaną. Nie wiadomo co z Kącią i Zuzką, bo nikt z was nie brał ich pod uwagę w komentarzach. Aczkolwiek ja dzisiaj nie o tym, a o Matim i jego skrymach, czyli największej nierozwiązanej tajemnicy rolnik szuka żony. I tym razem w obronie Matiego postanowił zabrać głos reżyser, który twierdzi, że na własne oczy widzą skrymy i że skrymy istnieją. Nie wiadomo dlaczego akurat na święta postanowił wstawić się za Matim, aczkolwiek ta wypowiedź również niewiele zdaje się zmieniać, bo poza faktem, że reżyser programu widział jakieś skryny, nie zdradza od kogo te wiadomości były, ani czyją rozmowę owe skrymy przedstawiają. No generalnie, takie tak widziałem skrymy, ale nie wiem co na nich jest, ani kto je przysłał. Na gacie pasi brzucha, czy te skrymy są w jakimś wymarłym języku? Może po reptyliańsku albo chociaż po aramejsku? Skoro każdy kto je widział nie wie co przedstawiają i od kogo pochodzą. Albo to może jakiś inny hakerski język. No bo wiecie, ja też sobie mogę coś zesklinować i powiedzieć, że mam skrymy i to nie będzie kłamstwo. Ale na ten moment to choćby sam ojciec Rydzyk potwierdził, że te skrymy widział, wciąż nie zdradzając ani jednego szczegółu, to dla mnie osobiście nie jest dowodem winy żadnej z dziewczyn. A takie wracanie do afery skrymowej bez absolutnie żadnych nowych wiadomości to jest zwyczajne chamstwo. Pokażcie te skrymy na litość boską, albo chociaż powiedzcie coś konkretnego na ich temat. Żeby się potem nie okazało, że to bezdomny z Warszawy wysyłał ten od samochodów z darowizny. I wspominam o tym tylko i wyłącznie dlatego, że duża część z was sobie tego życzyła, żeby ten update zrobić. Choć dla mnie osobiście lepiej by było zapamiętać Matiego i jego wesoło dziągające kozy z życzeń, bez skrymu w tle. Dajcie znać, czy dla was wyznanie reżysera coś w sprawie zmienia i jak myślicie, które z tegorocznych par dotrwają do rolniczego ślubu. Czekam na wasze komentarze pod filmem, a tymczasem znak pokoju i bye bye.